Mariusz Kozłowski, jestem prezesem Liebrecht. Liebrecht jest belgijskim deweloperem działającym w Polsce już od ponad 20 lat. Jesteśmy obecni w Polsce, w Rosji oraz w Rumunii. Naszym największym projektem obecnie jest Centrum Praskie Koneser, które realizujemy wspólnie z naszym partnerem BBI. Jest to wielofunkcyjne, lifestyle'owe centrum, które otwieramy w przyszłym roku. Naszymi najemcami są m.in. Google Campus, Muzeum Wódki Polskiej. Jednym z elementów w Centrum Praskim Koneser jest hotel Moxie. Jest to nowy brand firmy Mariusz. Dzisiaj dyskutowaliśmy o biznesie hotelowym w Polsce, który niewątpliwie rozwija się bardzo dynamicznie. Hotele są bardzo pożądane zarówno przez klientów, jak i inwestorów. Moxie jest nowym brandem Mariotta, adresowanym do millennialsów, bardzo atrakcyjnym lifestyle'owo, więc idealnie pasuje do konesera. Dzięki Moxie Warsaw Praga nasi klienci, zarówno biur, Google Campus, turyści odwiedzający Muzeum Wódki Polskiej, będą mogli przenocować, zobaczyć Pragę. Praga została wybrana nie tak dawno czwartym najciekawszym miejscem do odwiedzenia w Europie wśród tych alternatywnych dzielnic. Także liczymy, że otwierając konesera przyczynimy się do rozwoju Pragi.